troszeczkę będzie tutaj czasu, żeby Państwu to wszystko przedstawić, bo to dziękuję Pani Zosiu za to, że to jestem tutaj. Dziękuję, ale pamiętam tamte dwa lata temu, jak byłem tutaj, Pani Zosiu, było bardziej bogato, więcej ludzi było, więcej wystawców chyba. Dlatego w tamtym roku Pani Zosiu prowadziła zbiorowy seans uzdrawiający tutaj. Dzisiaj nie zdąży tego zrobić. Chcę powiedzieć ten temat, który jest. Proszę, przywitać się. Witam Państwa serdecznie. Czasu mamy takie, jakie mamy. Na temat hipnozy czy na temat medytacji można by było dużo mówić, ale dzisiaj doktor przedstawi. A słychać teraz? Zechcę troszeczkę przybliżyć Państwu wykorzystanie potęgi umysłu z własną metodą i magą terapii. Ja tak sprytnie postąpiłem, bo Pani Zosia mówiła, żeby dzisiaj nie mówić nic o psychomanipulacji specjalnie, o działaniach masońskich, o działaniach globalistów, o zniemoleniu naszego narodu sprzed 3 lat. I jeżeli to nie musicie tego puszczać, bo wam mogą blokować, a mi się na wytknął się te słowa. Manipulacja jest zawsze znana, od wieku była znana. Wy też stosujecie, manipulujecie jeden drugim. Mąż żoną, żona mężem, dziećmi manipulujemy, w szkołach manipulujemy. I manipulacja jest tutaj, ale ona jest mniej szkodliwa, da się jej obronić. Tam jest manipulacja globalna, medialna, która stała się, a to proszę Państwa, tego nie da się uniknąć, da się uniknąć, po prostu wrzucić telewizory przez okno, jak niektórzy kibice piłki nożnej to robili, jak mi się mecz nie podobał, wyrzucali. I my też możemy wrzucić, ja od 3 lat nie mam telewizora jako mebla, nawet już w domu, bo przedtem był mebel. Ale telewizor stał się największą, najbardziej niebezpieczną formą psychomanipulacji. Dlaczego? Dlatego, że telewizor jest, ja nie jestem tak mocnym hipnotyzorem, choć występowałem kiedyś na estradzie, robiłem sztuczki, kazałem kwakać, kichać i jeszcze inne rzeczy robić, ludzie to wykonywali w trakcie seansu most katalektyczny. Ale telewizja tak zrobiła papkę w mózgu ludziom, że tego nie wiem, czy nasze pokolenie wyjdzie z tego. Kiedyś pytano mnie, kto wyprowadzi ich z hipnozy. Z hipnozy wyprowadzi ten, co wyprowadził, lub sam ten człowiek, który jest. Ani zrobił te proszę rozdanie płytki Państwu. I ulotki, jak można, które mam. Książki wystawiłem nie po to, żeby sprzedawać, tylko pokazuję. Książki, które mam. Także tutaj Pani Ania w tym czasie rozda Państwu nagrania autohipnozy. Oczywiście prowadzi, dlatego że Państwo jesteście tutaj. Jeżeli, bo tak mi jeszcze zostały te takie papierowe i będą niektóre redukcje za duże poszczególnie. Także proszę komuś dać, jeżeli nie potrzebujecie. Niech słuchają ludzie. Jeżeli jesteśmy przy tych nagraniach autohipnozy, proponuję jak najwięcej skorzystać z tego. Sam wprowadzać się w autohipnozę, w trans taki, gdzie możemy sami programować się, sami wmawiać sobie te pozytywne sugestie. Zdrowia, radości, miłości, zadowolenia, szczęścia, wprowadzać się w ten stan. Można, a gdzie te papiery są? Tak, przygotowuję sobie ściągę, ale jak zwykle, kiedy gdzieś do szkoły nie mam ściągi, no, wtedy pisało się na ankietach, pisało się w palce, na palce. Jeszcze poproszę, bo tam miałem punkty sobie, według których ja mogłem się posiłkować tutaj z Państwem. Może chyba na tym mogę położyć. Posiłkować się, żeby Państwu
się, bo do tego czasu mamy mało czasu. Napisałem tutaj, że dobrze. Doskonalenie umysłu z wykorzystaniem potem niepoświadomości w imagoterapii. Co to jest imagoterapia? Imagoterapia jest to terapia, to pomocą kultury docieramy do podświadomości. Czyli imago jest to podświadomość, wyobraźnia. Imaginacja umysłu, może tak to bardziej przymówi, imaginacja. Imago wykorzystujemy w terapii. Jest psychomanipulacja, która oddziałuje, jak mówię, od wieków, to było, jest i chyba będzie. Ale żeby ona nie była tak groźna i tak niebezpieczna, bym mówił, jak stała się ostatnie 3 lata temu, gdzie za pomocą psychomanipulacji nie wolno cały świat, nie tylko polski naród, ale cały świat, oczywiście narody. Niektóre państwa nie mają swojej narodowości, ale są państwami korporacyjnymi bez narodowości. My mamy, Polacy, swoją narodowość, wiem, że Amerykanie nie mają narodowości, bo to jest zbiór blisko ludzi. Zniewoliło cały świat. Zresztą wprowadzono, czyli terroryzację. Terroryzm, gdzie zniewoliło ludzi. Proszę Państwa, kto nie zna swojej przeszłości, nie kreuje swojej przyszłości. Przeszłość jest bardzo ważna. Przeszłość jest historią człowieka i radia, namawia, żeby poznać swoją przeszłość. Nie tylko swoją przeszłość opartą na uwarunkowaniach genetycznych, dziedziczenia z naszych dziadów, pradziadów, historii, czego geologicznych i tak dalej, warto wiedzieć, ale warto mieć swoją przeszłość na poziomie podświadomości, czyli duchową przeszłość. Jak ją można wiedzieć? Wprowadzać się samemu w stan transu hipnotycznego. Prawda jest tylko w nas i wyłącznie w nas. Mądrość jest w nas i wyłącznie w nas. Duchowość jest w nas i tylko w nas. Proszę Państwa, często szukamy prawdy w świecie zewnętrznym. Ona jest taka, jak jest prymitywna i prosta. Nie, nie prawdziwa. Szukamy prawdy w mądrości w świecie zewnętrznym. W świecie zewnętrznym mamy tylko, proszę Państwa, wiedzę. Wiedzę, którą zapisaliśmy w książkach. Ja też wydałem 10 książek i ta wiedza tu jest oparta. Wiedzę mają nasi profesorowie, naukowcy, politycy. Oni mają wiedzę, oni poczytali sobie książkę, nawet jak biznes zrobić, i mają z książki instrukcję. I w książce jest zapisane to, co ktoś powiedział 100 lat, 200 lat temu. Powiedział i na tych wszystkich cytatach opierają naukowcy swoją wiedzę. Wiedza jest w świecie zewnętrznym, wiedza jest w naszej świadomości, podświadomości. Jest to mądrość człowieka. Mądrość, jaką dusza posiada, nasza dusza ma mądrość naszą duchową, poprzednich wciel. To, co wy jesteście w obecnym życiu, to jest przyczyną poprzednich wciel. Na jakim jesteście poziomie stanu świadomości? Jest przyczyną poprzednich wcieleń. Tak poprzednie wcielenia pracują na waszą korzyść. Jak w szkole od 1 do 7, 8 klasy, 7, 8, powiadam, to jest 7 poziomów stanu duchowości i świadomości. W każdej klasie jesteście po rok mądrzejsi. Tak samo jak my tutaj jesteśmy po każdym wcieleniu mądrzejsi. Jak ktoś mówi, że był poprzednim wcieleniem, księciem albo jeszcze innym, a dodam Państwu, że miałem wielu faraonów, Chrystusów, miałem wiele Napoleonów w swojej reinkarnacji, to znaczy nic z tego. Ludzie, którzy z wyższego poziomu mogą tylko przyjść nam pomagać tutaj na dole, pomagać. To są dusze wcielone do pomocy duchowe. 1/3 takich dusz jest. Prymitywne dusze początkują z 1/3 i druga 1/3 jest tych dusz, które są, wierzą i czytają, wierzą i sprawdzają. Oni wam nic nie uwierzą. Oni wierzą tylko to, co napisane w piśmie. Ci pierwsza część
jedna trzecia nie wierzy w nic, ona tylko wykonuje polecenia. To są dusze początkujące. No to było dowodem tego, jak 3 lata temu było. Widzieliście Państwo, na jedno rozkaz jedna trzecia poszła. Bo wykonali polecenia w szkole podstawowej. Bo w szkole podstawowej pani powiedziała, dyrektor, ksiądz powiedział, no i święte, nie było dyskusji. Tak było w szkole podstawowej i oni tak. A drugi, że mieliśmy ponad 50% ludzi ogłupiałych w maskach i zaszczepionych profanem, to ci z drugiej kategorii przyjęli to, bo oni wierzyli w to, co mówią naukowcy. Pierwsza wykonuje polecenie ślepe, drugi kombinuje, pyta, czy da, ale jest tak swoje robi. Jak pani przychodzi do mnie i pyta, czy ma się zaszczepionkować, ja mówię, a jak pani czuje, jest pani chora? Ona mówi, wie pan, lekarz mówi, żebym to zrobił, żebym przyjęła szczepawki. O, ja mówię, jak lekarz tej pani zrobi, tak jak lekarz mówi, no tak zrobił, trzeba lekarzu uwierzyć. Tak mi powiedziała, po co pani pyta mnie o to, jak pani już przyszła z tą to, a tak ksiądz zapytać, co pan na to? Ja mówię, na to jestem przeciwny, pani wie, jestem antykowidowcem. Tak, tak to jest. Proszę Państwa, powiedziałem, że ten, co nie zna swojej przeszłości, ma nie zna, nie buduje swojej przyszłości. Bardzo ważne. Pytajcie swoich rodziców, dziadków, pradziadków, o co było kiedyś, jak ten świat wyglądał. To naprawdę wraca z powrotem do tego samego. My pamiętamy i wiemy, że były kiedyś cywilizacje potężniejsze od naszej na Ziemi. Była to ta Atlantyda, Tartaria, która była potężną cywilizacją i została w 1820 roku zniszczona, zakopana, wręcz potop. I ludzie nie znają swojej historii. Oni znają tylko tą historię, którą napisali. Korektorzy napisali. Tak jak w 320 roku chyba ten Cezar Konstantyn wezwał wszystkich świętych z całego świata, oczywiście religii, i kazał im napisać Biblię. I nowoczesną, jaka była ten, i zamknął ich na 3 lata, poza tym swojego tam konfidenta, i pisali przez 3 lata nie musi. I napisali te Biblię, które wy czytacie, czy będzie to święte pismo, że Duch Święty napisał. Nie, to korektorzy napisali, wymyślili sobie tą religię, którą nazywacie katolicką. Ona się wchodzi z religii katolików, bo katolicy ci byli co wieczorami tam cały czas w Rzymie. I opracowali tą religię katolików, którą do dzisiaj my czytamy. Przyjdzie czas. Znowu nas na tą religię będziemy opracowali. Dlatego warto poznać przeszłość. Jak ktoś ma przeszłość swoją, nie da się wprowadzić maliny. Nie da się oszukać. Dlatego ja staram się uświadomić ludziom, żeby nie bali się tego, co jest nawet w internecie. Nie bójcie się. Oni piszą te newsy, tak, żeby ludzie się bali. Nie bójcie się. To wiecie, aha, ja wiem, że wy chcecie to zrobić, ale ja już się nie dam na drugi na raz nabrać. Jak ktoś was uprzedzi, uważaj, bo ktoś tam szykuje się okraść ciebie, kiedy na czas bierzesz, to ty zabezpieczysz się wtedy, tak samo wy, my zabezpieczajmy się, słuchajmy, ale swoje dalej robimy. Proszę Państwa, nie ma przypadku w życiu. Wszystko swój cel i zamiar. Nie ma przypadku. Wszystko, co istnieje w życiu, jest wcześniej założone. Dlatego chciałam tutaj, moja książka, Ania, że mam tutaj autohipnoza świadoma, nieświadoma. W 2008 roku napisana, już na prawie 50 lat. I tu w tym czasie na stronie 16 napisałem o telewizji. Proszę.
Kiedy siedzimy przed telewizorem lub komputerem, rozluźnieni, skupieni na świetle, wówczas przyjmujemy skierowane do nas sugestie. Jest to stan szczególny hipnozy i działają trzy zasady hipnozy: wyciszenie, skupienie i sugestia. Wówczas jesteśmy wyjątkowo podatni na perswazję przy zachowaniu świadomości w stanie alfa. Przeciętny człowiek spędza około 15 lat przed telewizorem. Niedobrze jest, kiedy dla spokoju rodziców małe dzieci sadza się przed telewizorem. Nie dość, że niszczy się oczy, ale też mózg zostaje zbombardowany strasznymi bajkami, ordynarnymi i wulgarnymi filmami, jak również reklamami. Wówczas zostaje przytłumiony instynkt samozachowawczy. Nasze zmysły są atakowane przez mechanizmy psychologiczne, których nasza świadomość nie jest w stanie wykryć. Media zmieniają ludzi w kaszkę, zamiast ich umacniać i pomagać wykorzystywać zdolności radzenia sobie. Perswazja mediów wywołuje emocje strachu, zagrożenia, poczucie lęku i samotności. Pobudza nawet fizyczne zachowania tych objawów. Jest to autohipnoza nieświadoma. Faktycznie można to wszystko zmienić, pracując nad sobą poprzez autohipnozę świadomą, a jeżeli nie potrafimy sami zapanować nad nieświadomym programem, w końcu wpadamy w sieć szkodliwych zachowań, co doprowadza do przyjęcia szkodliwego stylu życia, w postaci przyjadania negatywnych myśli, środków uspokajających, alkohol, papierosy itd. To są te już uzależnienia i różne innego rodzaju destrukcje. Nic ująć, nic dodać. Już to pisaliśmy dawno, jak Szwab dawno wydał już swoją Biblię, w której napisał instrukcję, jak będzie. Jest taka księga, grupa, jaką ma na imię Szwab. Klaus Schwab. To jest drugi, no powiedzmy, Szwab i przeżył drugi, bo on napisał, wszystko idzie po to, jak był Cezar, byli Belieliczanie, gdzie zawsze naród był w niższym poziomie, Napoleon, tak samo był Marx, Engels, Lenin, Stalin był. Oni to samo robili, co Szwab robi. On już bardziej inteligentny uważa się, że jest. I Hitler następny, a po Hitlerze jest Szwab, który dzisiaj chce stworzyć czwartą rewolucję technologiczną, techniczną, transformacji człowieka z komputerem, czyli biokomputer ludzi. A jak to się dzieje, na swoich filmach przedstawia. Nie dajcie się zwieść temu, bo już inne były ideologie i waliłeś. Taki komunizm potężny, wspierany przez oczywiście zbrodnię, wspierany mocno był tak i bo oni to zorganizowali Marcelę, bo oni niszczyli ten naród polski i mówili, że nie ma odwrotu od komunizmu. Tak dzisiaj służycie w ideologii Szwaba. Nie ma odwrotu od wszystkiego. Nasi rządzący mówią o tym. Nawet w 16 roku przed wyborami nasz naczelnik państwa, ten duży taki, on powiedział, że musimy się włączyć w czwartą rewolucję technologiczną Szwaba. Czyli już dawno. Nie wiedzieli o tym, jak to będzie. Nie wiedzieli, nie wiedzą, nie powiedzą. To jak było Szwaba, baba mak, nie wiedziała jak. Dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. No właśnie. Mamy trzy drogi, proszę Państwa, w życiu. Prosto, w lewo, w prawo. Jest czwarta. Stać w miejscu i ruszyć. Tylko wtedy nie ma postępu. Można i tak. To jest tak, jak w życiu widzicie ludzi, którzy drinkują sobie, siedzą, cieszą się. Oni stoją w miejscu. Ani w prawo, ani w lewo, ani do przodu. Tu stał i to został tak. A my mamy zrobić. Ta droga co prosto. Tu na mnie skierowana kamera jest i to jest to G5. Żeby ludzie stanęli tak i złapali te nóżki i wyrzucili to, jadę tutaj do Bolesławca. Ile widzę tych G5 w ulicach? Takie potężne maszki. I ludzie sobie pozwalają to montować na swoich dachach, na kościołach, na szkołach, uniwersytetach. Pozwalacie sobie ludzie na to. Nie wiem dlaczego w imię czego. Bo ja bym mówił, że to powinno się w nocy.
Znaczy, powinno się to zdjąć, zniszczyć, bo jeżeli nie zniszczymy, to ono nas zniszczy, wyrzucić to. A no, będziemy omijać. No to będą ludzie tacy, żeby omijać, jedni pójdą w to, drudzy w lewo pójdą w ciemność, w prawo pójdą do przodu. Trzy drogi. Świat nie jest jeden, jest wielopoziomowy, wielowarstwowy. Nie jest droga Szwaba ostateczną. Jak przypominam, nie była ideologia ostateczna i hitlerowska, i stalinowska, marksistowska. To było ich tylko. Natura ma wiele czynników obronnych i tak natura pokieruje tym, że zadziałał prawo natury, prawo karne, przyczyny i skutku opatrzności boskiej. Nie ma przypadków. Zakończę jeszcze może tutaj książką o przypadkach. Też te książki, bo wydałem 10 książek, opieram się na nich i w książce na początku właśnie piszę tutaj, nie ma przypadku. Proszę nie wierzyć w przypadek. Nawet to, że wy jesteście w tym życiu z tą czy inną osobą, nie ma przypadku. To, że ludzie łączą się z różnych poziomów świadomości po to, żeby jeden drugiego ciągnął do góry, też nie ma przypadku. Można tak i to o tym Ania przeczyta tutaj jeszcze, żeby nam, bo już nie będzie czasu o medycynie mówić, ale o tych wszystkich sprawach, które związane z tu i teraz, dzisiejszym dniem. Ja jestem po to tutaj, żeby jako terapeuta, żeby Państwu mówić, żeby nie bać się, że nie ma jednej drogi. Oni mają swoją drogę, my mamy swoją drogę. Każdy idzie swoją drogą. Możemy nie iść i siedzieć w miejscu, nie robić nic, bo być tylko obserwatorami tego życia, obserwować, jak mało nas obserwują, co my obserwujemy w cyrku. Innym obserwatorami jesteśmy i wtedy mamy swoje zdanie. Ja tylko dodam, że rozwój duchowy czy praca z podświadomością zaczyna się od tego, że wyłączamy wszelkie media. One są na odpowiednich częstotliwościach w wibracjach i działają na nas podgórowo i drukują nam informacje, które chcą przemycić. Globaliści tworzą swoją sieć, a my jako ludzie uduchowieni tworzymy swoją sieć. Ich jest niewielka garstka, u nas są miliony. I z pomocą Bożą, z naszą świadomością, podświadomością jesteśmy w stanie je pokonać i pokonamy. Tylko kwestia czasu i odległości, która będzie dzieliła nas. Ja tylko na koniec powiem, przeczytam takim mottem. Możesz dodawać wszystkiego, o czym pomyślisz. Zaczynaj. W śmiałości jest geniusz, siła i magia. Goethe. Moja książka nie jest przypadkiem, moje życie tu i teraz również nie jest przypadkiem. Ludzie, miejsce w tym życiu i moja rodzina również nie są przypadkiem. I to, że wy teraz trzymacie w swoich rękach moją książkę, nie jest przypadkiem. To, co wy teraz słuchacie, też nie jest przypadkiem. To, że czytając moje wywody filozoficzne, doświadczenia w pracy z podświadomością, zgadzacie się z tym lub też nie, również nie jest przypadkiem. Jak również nie jest przypadkiem, że sentencją wstępu do tej książki jest wiersz mojej nauczycielki, polonistki, pedagog Felicji Wołyńskiej pod tytułem Psychoterapia. Za co jej serdecznie dziękuję. Wszystko, co powstaje z jakiegoś powodu, według sztuki jest najlepszym celem. I ten cel staram się zachować w treści mojej książki, czyli jest to książka o nas, o naszej podświadomości, która nie zna przypadków, ani też czasu i przestrzeni. Tak istnieje wszystko w idealnym porządku i założonym celu. Tak. Dziękuję.